Witam. Lekcja ta poświęcona będzie jednej z najgłośniejszych książek w polskiej literaturze współczesnej ostatnich lat. W kampanii reklamowej Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej, bo o tej książce mowa, przedstawiana była jako pierwsza polska powieść dresiarska. Slogan ten sugeruje, jakbyśmy mieli do czynienia z książką realistyczną, zawierającą ważkie obserwacje socjologiczne na temat subkultury. A to nie do końca prawda o tej książce. Zapraszam na lekcję. Przedstawmy najpierw sylwetkę samej autorki. Dorota Masłowska, autorka powieści i dramatów, urodziła się w roku 1983, jest więc bardzo młodą pisarką. Rozpoczynała studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie na Kulturoznawstwie na Uniwersytecie Warszawskim. Sporadycznie drukowano jej wiersze, regularnie natomiast pojawiały się w swoim czasie jej felietony w przekroju oraz recenzje książek w wysokich obcasach. Jej faktyczna kariera literacka rozpoczęła się jednak od powieści Wojna polsko-ruska, która została wydana w roku 2002. Dla autorki zaowocowało to paszportem polityki, nagrodą Złote Pióro Sopotu oraz nominacją do Nagrody Literackiej Nike. Na jej twórczość, obok Wojny polsko-ruskiej, składają się również Głośny Paw Królowej oraz świetne dramaty Między nami dobrze jest i Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku. Ten ostatni zyskał bardzo przychylne recenzje amerykańskiego dziennika New York Times. Dramat Między nami dobrze jest wystawiany był już na deskach Teatru Rozmaitości. Reżyserii podjął się Grzegorz Jarzyna. Wracając do Wojny polsko-ruskiej. W głównej warstwie narracyjnej wojna opowiada o przygodach dresiarza silnego z 5 kolejnymi dziewczętami. Jednocześnie książka jest nadrealistyczną alegorią polskiej tożsamości narodowej, rzeczywistości małego miasta w województwie pomorskim. Wątki kryminalne przeplatają się w niej z nadzwyczaj dojrzałą, egzystencjalną refleksją. Trzeba tu dodać, że jest to utwór dość brutalny, uświadamiający, jak wielkim zagrożeniem jest dla człowieka narkotyk. Uwagę zwraca zwłaszcza doskonale stylizowany język popkultury marginesu społecznego. Książka ukazała się z rekomendacją znanego poety Marcina Świetlickiego, który podsumował ją następująco. Podejrzewam, że Masłowska jest ruskim szpiegiem. Książkę tę napisała po to, by bezkarnie poruszać się w naszej polskiej rzeczywistości i zamydlić nam, Polakom, oczy. Nigdy w życiu nie chciałbym się z nią osobiście spotkać, albowiem obawiam się, że wyssie ze mnie wszystko, co najcenniejsze i na swój szpiegowsko-rosyjski sposób przetworzy to dla siebie. Z drugiej jednak strony, jeżeli chodzi o tę książkę, to jestem bardzo zadowolony. Tutaj nie nasuwa się pytanie, czy jest to proza kobieca czy męska. Jest to kawał lekko nadpsutego literackiego mięsa i zdaje się warto było żyć 40 lat, aby wreszcie coś tak interesującego przeczytać. Wojna polsko-ruska wzbudziła poważne kontrowersje ze względu na wulgarny język i dość chaotyczną formę, zdobywając zarówno wielu gorących zwolenników, jak i nieprzejednanych przeciwników. Po stronie pochwał wypada zanotować dwa felietony Jerzego Pilcha zamieszczone w Polityce. To, co w książce uderza najbardziej, to język. Autorka łamie zasady stylistyki i gramatyki. Zdania przypominają swego rodzaju słowotok. Dialogi wraz z przemyśleniami i opisami otaczającego świata tworzą charakterystyczną mozaikę literacką. Do końca zresztą nie wiadomo, co jest prawdziwe, a co tylko halunem, jak główny bohater nazywa halucynacje po narkotykach. Druga powieść Masłowskiej, Paw Królowej, ukazała się po 4-letniej przerwie. Tym razem autorka zdecydowała się na brawurową stylizację, ujmując powieść w formę rymowanego hip-hopu z denerwującym refrenem. Ta piosenka powstała za pieniądze Unii Europejskiej. Jej celem jest zwiększenie głupców w społeczeństwie. Temat dzieła stanowią medialne i popkulturowe stereotypy. Wśród bohaterów znajdują się bowiem żałosny śpiewak muzyki pop Stanisław Retro, jego bezwzględny menadżer, fanka kochanka, a także brzydka jak noc Patrycja Pitts, wskutek serii zbiegów okoliczności stająca się gwiazdą hip-hopu. Wśród portretowanych w nader niekorzystnym świetle bohaterów
Pojawia się również sama autorka, bezwzględnie wyśmiewająca własny sukces medialny oraz życie rodzinne w praskiej kamienicy. Opublikowana w 2002 roku Wojna polsko-ruska szybko stała się bestsellerem, ale i tematem licznych dyskusji. Wielka popularność książki zaowocowała tym, że szybko została zekranizowana. Każdy czytelnik wie, że w starciu z tekstem Masłowskiej wcale nie było to takie łatwe. Filmowa Wojna polsko-ruska Ksawerego Żuławskiego to pełna adrenaliny, bezkompromisowa opowieść o młodych ludziach głodnych emocji i przeżyć, o nieokiełznanej sile ich wyobraźni. To filmowa opowieść o łapczywej miłości, która totalnie potrafi odmienić zwyczajne życie. Film zrealizowano z niesamowitą dynamiką, wykorzystując rewelacyjne efekty specjalne, popisy kaskaderskie, dynamiczną muzykę i montaż. Zanim obejrzysz film Ksawerego Żuławskiego, zachęcam Cię do lektury Wojny polsko-ruskiej Doroty Masłowskiej. Zapraszam również do rozwiązania testu, który znajduje się niżej.